ten nie zachowuje słów moich, a nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale tego, który mnie posłał, Ojca. To wam powiedziałem, przebywając wśród was, a Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, on was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Zachowujemy postawę stojącą. Nastąpi teraz przedstawienie kandydatów do bierzmowania księdzu biskupowi. Poproszę o podanie z zakrystii ksiąg liturgicznych. Czcigodny Ojcze, Kościół Święty prosi przeze mnie o udzielenie sakramentu bierzmowania zgromadzonej tu młodzieży i dorosłych parafii świętego Kazimierza w Pruszkowie. Czy wierni ci wiedzą, jak wielki dar otrzymują od Boga w tym sakramencie i czy przygotowali się należycie do jego przyjęcia? Jestem przekonany, że wszyscy przygotowali się do bierzmowania. Uczestniczyli bowiem przez szereg dni w słuchaniu Słowa Bożego, wspólnej modlitwie oraz przystąpili do sakramentu pokuty. Drodzy bracia i siostry, powiedzcie teraz przed zgromadzonym tutaj Kościołem, jakich łask oczekujecie od Boga w tym sakramencie? Pragniemy. Zasad. Amen. Amen. Usiądźcie. Zesłanie Ducha Świętego, które dzisiaj uroczyście obchodzi cały Kościół na wszystkich kontynentach. Zbiega się w parafii świętego Kazimierza z bierzmowaniem. I to może dobra okazja dla nas wszystkich obecnych, nie tylko kandydatów, nie tylko ich rodziców, świadków, przyjaciół, ale wszystkich obecnych do wspomnienia własnego bierzmowania, które było, w przypadku tych młodszych dopiero będzie, ale przede wszystkim do naszego chrztu, przez który każdy z nas stał się dzieckiem samego Boga. Drodzy kandydaci, wasi rodzice dobrze pamiętają ten dzień, którego wy raczej nie możecie pamiętać, kiedy przynieśli was tutaj, do tej świątyni, a może do innej, aby dać wam wiarę. Wspomnijcie ich dzisiaj z wdzięcznością. Dzięki nim, dzięki ich miłości jesteście na tym świecie. To oni przynieśli was do chrztu i wtedy ksiądz, który was chrzcił, zadał pytanie o wiarę właśnie rodzicom waszym, którzy wyznali ją w swoim imieniu, ale i w waszym. A za chwilę te same pytania, które przed laty skierowane były do waszych rodziców, ja skieruję już osobiście do każdego z was. Myślę, że dla nas wszystkich obecnych dzisiaj w Kościele to jest okazja do refleksji nad skarbem wiary, który został nam dany, ale który nie jest czymś danym raz na zawsze. To jest jak ziarno, o które trzeba zabiegać, które trzeba uprawiać, o które trzeba się troszczyć. Ono niesie w sobie dar życia, ale
bez naszej współpracy, naszej troski. Wiarę można zagubić, zamienić w martwy obrzęd, z którego w pewnym momencie wyrasta się jak z sukienki czy garniturku od pierwszej Komunii Świętej. Zapytam za chwilę każdego z was, czy wierzysz w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi? Czy wierzysz, że cały ten piękny świat jest dziełem Boga Ojca? Wyszedł spod Jego niewidzialnej ręki. Nie można zbudować braterstwa między ludźmi, kiedy nie wierzy się w Ojca, Boga. Przekreślić wiarę w Boga Ojca to zniszczyć wszelkie perspektywy braterstwa. Zapytam każdego z was, czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Jego jedynego Syna, naszego Pana, narodzonego z Maryi Dziewicy. To narodzenie Boga, który stał się człowiekiem, jest tak ważną datą, że od niej, a wspominamy to przecież co roku w Bożym Narodzeniu, że od tej daty liczymy nową erę i nie będzie już żadnej innej do skończenia świata. Nazywamy ją naszą erą, ponieważ to tutaj Bóg stał się człowiekiem, jednym z nas, po to, żeby swoje człowieczeństwo ofiarować na krzyżu, aby dać nam życie wieczne. Spytam, czy wierzysz w Jezusa umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca. To jest sedno naszej wiary, to jest Pascha, to jest przejście Jezusa ze śmierci do życia. I my jesteśmy w tę tajemnicę włączeni przez chrzest, który za chwilę zostanie niejako przypomniany i odnowiony w tym sakramencie Ducha Świętego. Następne pytanie dotyczy już bezpośrednio bierzmowania, ale także bezpośrednio tego, co dzisiaj wszyscy wspominamy. Czy wierzysz w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, którego masz dzisiaj otrzymać w sakramencie bierzmowania, tak jak apostołowie otrzymali go w dzień Pięćdziesiątnicy? Chrystus, odchodząc z tego świata do Ojca, obiecał Ducha Świętego. To jest dzisiejsza Ewangelia. Ciekawe, że Chrystus, rozstając się z apostołami, mówi słowa, które wydają się dziwne, a może nawet nie na miejscu i niepasujące. Kiedy człowiek odchodzi, to się żegna, a Chrystus mówi na koniec: jestem z wami do skończenia świata. Jestem z wami, towarzyszę wam przez Ducha Świętego. Od zesłania Ducha Świętego liczy się era Kościoła, który będzie aż do skończenia czasów. Od czasów zesłania Ducha Świętego następuje nowa epoka w dziejach ludzkości. Sakrament bierzmowania, który za chwilę otrzymacie, to prosty znak namaszczenia waszego czoła krzyżem, olejem świętym. Usłyszysz przy tym słowa: przyjmij znamię daru Ducha Świętego. Nazywamy ten znak pieczęcią. Ona jest niejako potwierdzeniem chrztu i podobnie jak chrzest, jest nieusuwalna. Dzisiaj jest moda na apostazję. Księże proboszczu, proszę mnie wykreślić z księgi ochrzczonych. Nie chcę być członkiem Kościoła katolickiego. Można tak? Można. Ale ksiądz proboszcz, ani biskup, ani papież, ani żadna władza na ziemi i w niebie, ani aniołowie nawet nie są w stanie sprawić, aby twój chrzest został unieważniony. I nie ma takiej władzy na ziemi i w niebie, abyś przestał być dzieckiem Boga, nawet wtedy, kiedy się go wyprzesz.
Tak samo jak nie ma takiej władzy na ziemi ani w niebie, która by sprawiła, że przestaniesz być córką, synem swojego ojca i swojej matki. Choćbyś się ich wyparł, wyparła, to jest nieusuwalne. I w życiu człowieka potrzebne są takie rzeczy raz na zawsze, żeby ciągle do nich dorastać. Bo życie w Duchu Świętym to jest nieustanne otwieranie się na Boga, który jest zawsze większy. Słyszeliśmy dzisiaj w drugim czytaniu piękny tekst świętego Pawła, który mówi o tym człowieku cielesnym i duchowym, który jest w nas. Bo grzech pierworodny jest zgładzony przez chrzest, ale skutki grzechu zostają i doświadczamy ich. Ten stary człowiek, czy człowiek cielesny, jak mówi święty Paweł, to jest właśnie ta grzeszna część naszego ja, które nam ciągle podpowiada: troszcz się o siebie, bądź w centrum, musisz zawalczyć o to, żebyś był podziwiany, kochany, szanowany, żeby twoje było zawsze na górze. Musisz się troszczyć o to, żebyś zaistniał. Dlatego tak ważny jest twój sukces, twoja kariera, twoje zdrowie, twoje pieniądze, twoja przewaga, twoje namiętności, twoje przyjemności. Ja. To jest piekło. Taka postawa rani innych i skazuje człowieka na więzienie samotności. Niestety dla wielu dożywotnie. A Chrystus chce rozerwać te kraty więzienia i mówi: jesteś wolny, popatrz. Jesteś pyłkiem we wszechświecie. Świat bez ciebie istniał, kiedy cię nie było. Za chwilę cię nie będzie, a świat da sobie radę. Do tego nie trzeba wiary, żeby to zobaczyć. Ale trzeba wiary, żeby odkryć: tak, jestem jednym z miliardów, ale niepowtarzalny, wybrany przez Boga, umiłowany, powołany do wspólnoty z Bogiem, z ludźmi, z samym sobą, z całym światem. To nam mówi Duch Święty, na którego się otwieramy. I wtedy rodzi się w nas nowy człowiek. Żyć według Ducha Świętego to znaczy zmagać się z tym starym człowiekiem, który jest w nas. To znaczy mówić sobie nie, kiedy mam ochotę skłamać, wybrać prawdę. Kiedy mam ochotę schować się, stanąć w obronie kogoś, kto jest niesłusznie oskarżany. Kiedy mam ochotę zapanowania nad kimś, powstrzymać się i dostrzec w nim brata czy siostrę. Kiedy mam ochotę wejść przez parę kliknięć do internetu na strony, które uczynią mnie brudnym i które mnie poniżają, powiedzieć sobie nie i tak dalej. To jest trudne, ale na końcu jest pokój i radość. Grzech jest łatwy, ale na końcu jest pustka i smutek. Zapytam następnie, czy wierzysz w święty Kościół powszechny? Dzisiaj to pytanie może być kontrowersyjne, kiedy słyszymy o tylu grzechach ludzi Kościoła i to grzechach, których nie można usprawiedliwiać w żadną miarą. A jednak wierzymy w Kościół święty, bo gdyby on się opierał na ludziach słabych i grzesznych, to już by dawno go nie było. A ten Kościół jest święty nie naszą świętością, ale świętością Boga, który wciąż posyła Ducha Świętego do naszych serc. My jesteśmy jak gliniane naczynia, ale w tych naczyniach jest skarb. Dzisiaj widać wyraźnie, że są dwa kościoły: medialny i realny. Jaki jest medialny, to każdy wie. Wystarczy wejść na pewne portale internetowe, poczytać pewne gazety, zobaczyć pewne programy telewizyjne i już widać, jak na bazie autentycznych grzechów ludzi Kościoła buduje się potężną makietę, żeby ją wyszydzić, wyśmiać, sponiewierać. I bardzo wielu ludzi wierzy w tą makietę, bo nie mają kontaktu z Kościołem realnym, bo przychodzą do niego raz na rok poświęcić jajka na Wielką Sobotę. Bo
Oni nie znają realnego Kościoła, więc wierzą w ten Kościół medialny. A Kościół realny to my. To mała dziewczynka, która odkłada pieniądze do skarbonki i połowę przeznacza na dzieci, które straciły rodziców w wojnie w Syrii. Kościół realny to dwoje młodych zakochanych, którzy decydują się żyć przed ślubem w czystości, pomimo tego, co dzisiaj proponuje świat. Kościół realny to mężczyzna, który po latach decyduje się zerwać grzeszny związek, żeby wrócić do żony i dzieci. Kościół realny to młoda dziewczyna, która odważnie broni w pracy Kościoła i wiary, i zostaje wyśmiana i wraca do domu ze łzami w oczach. Kościół realny to stara kobieta, która umiera w szpitalu i nie może się doczekać na żadne z trojga swoich dzieci, które wyparły się matki i wyparły się Boga i nie doczeka się na nich i umrze, ofiarowując swoje cierpienie w ich intencji. Kościół realny to więzień, który dzięki kapelanowi w szpitalu poznaje Chrystusa i decyduje się przygotować do chrztu i przyjmuje w więzieniu z dużym wyrokiem chrzest i bierzmowanie i odkrywa, że nigdy nie był tak wolny na wolności, bo wtedy był spętany nienawiścią, jak teraz jest wolny w więzieniu. Kościół realny to kleryk, który dowiaduje się o swojej śmiertelnej chorobie, nieuleczalnej, i pisze list do papieża, żeby zgodził się wyświęcić go na kapłana, może dla jednej mszy. Papież się zgadza i zostaje wyświęcony na szpitalnym łóżku. Można by przykłady mnożyć, to nie są postaci, które wymyśliłem, ale o większości z nich nie przeczytacie w portalach internetowych, nie zobaczycie ich w telewizji. To jest najgłębszy nurt Kościoła. On biegnie bardzo daleko od mas mediów. On biegnie przez środek waszych serc na tyle, na ile w was jest otwarcia na Ducha Świętego, na ile w was jest wiary, pokory. I spytam, czy wierzysz w świętych obcowanie? Czy wierzysz, że my żyjący i ci, którzy już odeszli, jesteśmy wszyscy połączeni jakimiś nićmi niewidzialnymi. I wielu naszych braci i sióstr potrzebuje naszej modlitwy, naszej ofiary, może naszego cierpienia. Ale są wśród nich i tacy, którzy już przeszli przez ogień, który ich wypalił tu na ziemi i którzy są już święci. Pomyślcie o waszych patronach, których dali wam rodzice na chrzcie. Pomyślcie o tych, których imię za chwilę usłyszycie, których wybraliście jako patronów sakramentu bierzmowania. Pomyślcie o świętym Kazimierzu, patronie tej parafii, królewiczu, przed którym była potężna władza, a on wybrał drogę pokornej Ewangelii. Pomyślcie o księdzu Edwardzie Detkensie, którego obraz podczas tej mszy świętej poświęcę, pokornym kapłanie, który był duszpasterzem akademickim przed wojną u świętej Anny i zginął w Dachau. I spytam jeszcze, czy wierzysz w odpuszczenie grzechów? Czy wierzysz, że miłosierdzie Boga jest większe niż twoje słabości? Czy wierzysz, że Bóg nie przyszedł do sprawiedliwych, ale do grzeszników, czyli do nas? I jeżeli tylko stajemy w prawdzie, odkrywamy, że On nami nie gardzi, że On się nie zniechęca, chociaż my się zniechęcamy. Jezus, wspomnijmy to szczególnie dzisiaj, w Dniu Ducha Świętego, Jezus przestrzega przed jednym grzechem, który nie będzie nam przebaczony ani w tym życiu, ani w przyszłym. Grzech przeciw Duchowi Świętemu, najgorszy ze wszystkich, to jest grzech wewnętrznego zakłamania, kiedy człowiek jest uwikłany w zło, nie chce się nawrócić
i wmawia sobie, że zło, które czyni, jest dobrem, bo inaczej by zwariował. To jest tak, jakby ktoś śmiertelnie chory wmawiał sobie, że jest zdrowy. Nie znajdziesz lekarza, który by mu pomógł, dopóki nie zrobi badań i nie skonfrontuje się z prawdą. To prawda wyzwala, a Duch Święty jest duchem prawdy. I wreszcie spytam, czy wierzysz w zmartwychwstanie ciała i życie wieczne? Czy wierzysz, że nasze życie na ziemi prowadzi do życia w miłości, o którym mi kiedyś tak pięknie powiedziała moja niewidoma uczennica w Laskach przed laty, Basia? Niebo jest tam, gdzie kocham i będę kochana i to się nigdy nie skończy. No to jest sedno sprawy. Każdy ma w sobie to pragnienie nieba. Wierzący, niewierzący, ateista, buddysta, każdy. Bo to jest obraz Boga w człowieku. Kochać, być kochanym i żeby to się nigdy nie skończyło. Duch Święty daje nam przystęp do tej tajemnicy już tu na ziemi. Taka jest nasza wiara, w której jesteście ochrzczeni, w której przyjmujecie bierzmowanie. Odkrywajcie ją, bo ona nadaje sens życiu ludzkiemu, choćbyście się pogubili. Tu możecie zawsze wrócić. Ale jeśli byście poszli inną drogą i wmawiali sobie, że ona jest najlepsza, a byłaby to droga w pustkę i przepaść, to cóż warte to życie? Powstańmy zatem. Wspominając chrzest i wiarę, którą wyznali wtedy wasi rodzice i chrzestni, teraz pytam każdego z was. Czy wyrzekasz się szatana, wszystkich jego spraw i pokus? Czy wierzysz w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi? Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, a naszego Pana, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca? Czy wierzysz w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, którego masz dziś otrzymać w sakramencie bierzmowania, tak jak apostołowie otrzymali go w dzień Pięćdziesiątnicy? Czy wierzysz w święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne? Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą. W Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Teraz nastąpi modlitwa sakramentalna razem z kapłanami, którzy są w świątyni. Wyciągniemy nad wami ręce i nastąpi modlitwa o dary Ducha Świętego. Proszę, aby w tym czasie świadkowie, rodzice i wszyscy obecni w ciszy w tę modlitwę się włączyli. Boże Wszechmogący, Ojcze naszego Pana Jezusa Chrystusa, który odrodziłeś te sługi swoje przez wodę i Ducha Świętego i uwolniłeś ich od grzechu, ześlij na nich Ducha Świętego Pocieszyciela. Daj im ducha mądrości i rozumu, ducha rady i męstwa, ducha umiejętności i pobożności. Napełnij ich duchem Twojej bojaźni przez Chrystusa, Pana naszego. Bierzmowani wraz ze świadkami teraz wychodzą ze swoich ławek i ustawiamy się wzdłuż głównej nawy Kościoła. Bierzemy do ręki karteczki, które otrzymaliście przed liturgią. Świadkom tylko przypomnę, że kładą swoją prawą dłoń na prawym ramieniu osoby, która przyjmuje sakrament bierzmowania.
Wracamy na swoje miejsca. Dziękując Bogu za dary Ducha Świętego dla nowo bierzmowanych i dla nas wszystkich, módlmy się za nich i za cały Kościół powszechny we wspólnej modlitwie. Przyjmując z radością znamię Ducha Świętego, stąd na nas duchu miłości. Módlmy się za Kościół Święty, aby był bogaty w Boże miłosierdzie i dzielił je między wszystkich wiernych. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Stąd na nas duchu pokoju. Módlmy się za naszego papieża Franciszka, naszego biskupa Kazimierza i obecnego wśród nas biskupa Michała, wszystkich kapłanów i diakonów, aby budowali ten świat w sprawiedliwości i pokoju. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Stąp na nas, Duchu Bojaźni Bożej. Módlmy się za nowo bierzmowanych, aby namaszczeni Duchem Świętym z czystymi sercami szli i z mocą głosili Chrystusa. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Stąp na nas, Duchu Pocieszycielu. Módlmy się za zmarłych, którzy są bliscy naszym sercom, o łaskę wiecznego życia dla nich i pocieszenie dla najbliższych. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Stąp na nas, Duchu Wiary. Módlmy się za chrześcijan prześladowanych za wiarę, aby Duch Święty umacniał ich każdego dnia i dawał im nowe siły do Jego mężnego wyznawania. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Stąp na nas, Duchu Święty. Módlmy się za nasze zgromadzenie liturgiczne, abyśmy przystępując do ołtarza Pańskiego odchodzili od Niego z odnowionym sercem. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Usłysz, Panie, nasze modlitwy, które zanosimy Tobie razem z chlebem i winem składanymi na ołtarzu. Boże, w Trójcy Świętej Jedyny, Tobie chwała na wieki wieków.
powstańmy, proszę. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Na cześć chwały swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Panie nasz Boże, spraw, aby zgodnie z obietnicą Twojego Syna Duch Święty dał nam głębiej zrozumieć tajemnicę Eucharystii i doprowadził nas do całej prawdy przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z wami i z duchem twoim. Górę serca znosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, aby doprowadzić do pełni misterium paschalne, zesłałeś dzisiaj Ducha Świętego na wszystkich, których uczyniłeś swoimi przybranymi dziećmi, jednocząc ich z Twoim jednorodzonym Synem. Duch Święty w początkach Kościoła dał wszystkim narodom poznać prawdziwego Boga i zjednoczył różne języki w wyznawaniu tej samej wiary. Dlatego pełnią łask paschalnych radują się wszystkie ludy na całej ziemi. Również chóry aniołów i zastępy świętych śpiewają hymn ku Twojej chwale, nieustannie wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Hosanna na wysokości. Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy święty dzień Pięćdziesiątnicy, w którym Duch Święty zstąpił na apostołów pod postacią ognistych języków. Przez Jezusa Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.
podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Znając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości, razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Kazimierzem, mną niegodnym sługą Twoim oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj, Boże, o tych, których odrodziłeś przez chrzest i umocniłeś darem Ducha Świętego. Zachowaj w nich swoją łaskę. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, z naszymi świętymi patronami chrztu i bierzmowania, ze świętym Kazimierzem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Amen. Otrzymaliśmy Ducha Świętego, który nas uczynił dziećmi Bożymi, dlatego ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dziś i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty zesłałeś Ducha Świętego, aby obdarzyć Kościół jednością i pokojem. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze,
lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Podajmy sobie dłonie i przekażmy sobie znak pokoju. Baranku Boże, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boże, oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja, ciało Chrystusa. Do Komunii Świętej będziemy przystępowali w następującym porządku. Młodzież wraz ze świadkami, dorośli także bierzmowani. Dzisiaj podchodzicie tutaj środkiem do balustrad przy ołtarzu, także można wychodzić. Natomiast Państwa z boku zapraszam tutaj na boczne ołtarze. Tam kapłani podejdą z Panem Jezusem.
będzie wiecznie żył. Jeśli gdzieś na kościele stoją nasze panie i matorki, to ja bardzo serdecznie już w tym międzyczasie zapraszam tutaj do przodu koło mnie, żebyście się odnalazły, miłe panie, bo was nie widzę. Czyli panią Monikę, panią Ewę, panią Dorotkę i siostra Alice, to jest, nie zginęła. Boże, Ty udzielasz swojemu Kościołowi nadprzyrodzonych darów. Zachowaj łaskę, którą go obdarzyłeś,
aby zawsze działała w nas moc Ducha Świętego, a pokarm eucharystyczny przez Niego uświęcony przyczynił się do naszego wiecznego zbawienia. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Na chwileczkę proszę usiąść. Za chwilę poświęcimy obraz błogosławionego Edwarda Detkensa, męczennika, patrona młodzieży. Jedynie parę dat przypomnę. Przyszedł na świat w 1885 roku w podwarszawskiej wsi Mokotów, dziś jednej z dzielnic stolicy. Był wikariuszem na Żbikowie, w Żbikowie, wtedy wiosce Żbików, dziś dzielnica Pruszkowa. I tam starał się, żeby w tym miejscu, gdzie było bardzo mało ludzi, powstał kościół. Parafianie nieliczni, którzy tutaj jeszcze mieszkali dopiero co, postanowili wybudować drewnianą kaplicę, a on przyjeżdżał co niedzielę i święta odprawiać mszę świętą i chciał, żeby powstała przepiękna świątynia, i tak się stało. Był w Pruszkowie do 1913 roku. Potem został wikariuszem w katedrze, tam pracował 16 lat. Był świadkiem najważniejszych wydarzeń, które działy się w Polsce. Do 1939 roku był katechetą w różnych miejscach. Jednocześnie w 1934 został rektorem Kościoła Świętej Anny i organizatorem duszpasterstwa środowisk akademickich. Wybuchła wojna, niestety został aresztowany, uwięziony w Palmirach, wywieziony do obozów w Dachau. Tam przeszedł katorgę, a potem został wywieziony i zamęczony w miejscu, gdzie było krematorium, i tam zginął. Przywieźliśmy z Dachau ziemię z prochami męczenników, tych, których spalono, wysypywano, prochy wysypywano na ziemię, zmieszano z ziemią, dotrwały do dnia dzisiejszego. Błogosławiony Edward Detkens zmarł 22 sierpnia 1942 roku. Beatyfikowany został przez świętego Jana Pawła II w Warszawie 13 czerwca 1999 roku. Przejdziemy teraz do kaplicy, by odsłonić obraz i poświęcić. I umieścimy tam prochy z Dachau. Ludu kapłański, ludu królewski, zgromadzenie święte, ludu Boży, śpiewaj Twemu Panu. Tobie śpiewamy, arcykapłanie w nowym przymierzu, uwielbiamy Cię, o Boże pokoju, przez krew Twego krzyża. Ludu kapłański, ludu królewski, zgromadzenie święte, ludu Boży, śpiewaj Twemu Panu. Ty wieczny Boże, wielbimy Cię w świętych Twoich. Ich życie jest dla nas wzorem, a wstawiennictwo wyjednuje nam pomoc. Pobłogosław ten obraz błogosławionego
Edwarda Detkensa. Spraw, abyśmy nie tylko wzywali jego wstawiennictwa, ale także naśladowali, aby stać się wiernymi świadkami Twojej prawdy i miłości. Użycz nam, Panie, za wstawiennictwem błogosławionego Edwarda Detkensa pomocy i obrony. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego. Ludu kapłański, ludu królewski, zgromadzenie święte, ludu Boży, śpiewaj Twemu Panu. Tobie śpiewamy o winny szczepie przez Ojca dany, uwielbiamy Cię o krzewie ożywczy. My Twe lato rośle, ludu kapłański, ludu królewski, zgromadzenie święte, ludu Boży, śpiewaj Twemu Panu. Panie nasz Boże, Twój Syn umiłowany umarł na krzyżu, aby nas wszystkich zbawić. Prosimy Cię, pobłogosław te krzyże, które otrzymają nowobierzmowani. Wzmocnij ich wiarę, aby mieli wiekuiste uczestnictwo w owocach śmierci i zmartwychwstania Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który z Tobą i Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Czcigodny księży biskupie, oto przed chwilą otrzymaliśmy ducha przybrania za synów. W imieniu własnym oraz wszystkich, którzy przez Twoją posługę otrzymali Ducha Świętego, pragniemy podziękować za przybycie do naszej parafii, za wygłoszone słowa pełne troski o nas oraz o naszą przyszłość. Jednak przede wszystkim dziękujemy za udzielenie sakramentu bierzmowania. Księże proboszczu, dziękujemy Tobie oraz wszystkim księdzom za to, iż wspomagaliście nam swoją posługą w konfesjonale, a także owocnym Słowem Bożym. W szczególności dziękujemy księdzu Piotrowi oraz księdzu Krzysztofowi za to, iż pokazali nam, jak wielki dar otrzymamy oraz ukazali, jak wielkie jest Boże miłosierdzie. Dziękujemy wszystkim animatorom za trud, jaki włożyli w przygotowanie nas do tego sakramentu. Dziękujemy także całej wspólnocie parafialnej, naszym rodzicom, świadkom, za duchowe wsparcie oraz modlitwę w naszej intencji. Księże biskupie Michale, dziękując za ten wielki dar, prosimy, błogosław nam i wszystkim naszym trudom, abyśmy umieli je przezwyciężyć naszym duchem młodym, oraz żeśmy śmiało i odważnie walczyli ze złem tego świata. Księży biskupie, zostali wymienieni najważniejsi, którzy przyczynili się do tego dzieła, począwszy od księdza biskupa, poprzez kapłanów, poprzez rodziców, animatorów. Dziękuję z Holi, że tak pięknie nam śpiewała z panem Janem. Dziękuję siostrze Paulinie, całej asyście kościelnej. Dziękuję kapłanom, którzy przybyli na to dzisiejsze spotkanie. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy mogą się radować Bożymi darami, darami Ducha Świętego
i cieszyć się, jak bardzo jesteśmy związani z Bogiem i Kościołem. Bóg zapłać serdecznie, też proszę o błogosławieństwo. Niech to błogosławieństwo was wspiera, nie tylko dziś, ale stale, żebyście byli wierni tym darom, które otrzymaliście. Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Teraz wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Alleluja. Alleluja. Bogu niech będą dzięki. Alleluja. Alleluja. Bądźmy mocni w Panu, mocą Jego potęgi. Zanieśmy Chrystusa światu, otwórzmy serca swe. Moi drodzy, słowa wdzięczności ode mnie, od księdza Krzysztofa, także do tych dorosłych, których przygotowywał. Bardzo nam miło, przynajmniej mnie było bardzo miło pracować przez cały rok z wami, spotykać się, dzielić się Bożym Słowem, dzielić się swoją wiarą, czy po prostu z wami być czasami, czy na spotkaniu w grupach, czy przy różnych innych okazjach. Bardzo wam dziękuję za to zaangażowanie w tę świętą liturgię, że ją przeżywaliście, to widać było na waszych buziach. Także trwajcie przy Panu Jezusie mocno, bądźcie tymi, którzy dzielnie za Nim idą i się starają. Pamiętajcie, że zawsze na mnie możecie liczyć, możecie przyjść zawsze i pogadać, i zapytać. Wiecie, że nikogo nie gryzę, nie kopię, innych rzeczy nie robię. Raczej staram się przygarnąć i tłumaczyć. On mi w tym nie wierzy, ale to nic. Dorosłym także serdecznie dziękujemy za to zaangażowanie. Moi kochani, żeby jakaś pamiątka taka materialna pozostała po tym naszym przygotowaniu do bierzmowania i po tym sakramencie, to ponieważ tak wiele mówiliśmy o Bożym Słowie, każdy z was dostanie piękne wydanie Nowego Testamentu, czyli słów Ewangelii i listów, także żebyście je czytali, żeby nie kurzyło się na półce, o to was gorąco proszę. I dostaniecie krzyżyk wskazujący na naszą wiarę i na moc Pana Jezusa, który dla nas umarł i zmartwychwstał. Także zapraszam od samego przodu. Można przychodzić i odbierać. Jeszcze sekundkę, jeszcze ksiądz Krzysztof. Jak wszyscy, to i ja. Szczęść wam Boże na dalszą drogę. Dorosłym też.
od księdza Piotra. Szczęść Boże.